Cześć, witam Was serdecznie. Mam na imię Krystian. Zapraszam Was do kolejnego materiału telewizji kulinarno-produktowej sklepu prestiżowakuchnia.pl. Dzisiaj, słuchajcie, kochani, gratka dla lubiących ostre noże. Kamienie japońskiej marki Shepton. Zapraszam. Film, który oglądasz, nie jest materiałem sponsorowanym. Wszystkie wrażenia i opinie wynikają z autorskich testów, doświadczeń i lat praktyki prowadzącego. Japońska marka Shepton znana jest z tego, że produkuje dosłownie jedne z najlepszych, o ile nie najlepsze, kamienie ceramiczne i syntetyczne. Kamienie marki Shepton uznawane są za jedne z najszybszych kamieni do ostrzenia noży. Dosłownie widać to w porównaniu z innymi ceramikami. Tutaj 2-3 minuty ostrzenia, polerowania wystarczą, a gdzie indziej w innych markach, w innych kamieniach będziemy musieli przeprowadzać proces ostrzenia, polerowania na przykład 8 czy 10 minut. Gradacje mogą sięgać nawet 30 tysięcy gritów i dotyczy to zarówno tych fantastycznych kamieni glassstone, jak i kamieni ceramicznych Kuromaku. O japońskich kamieniach marki Shepton warto też powiedzieć, że są to jedne z najtwardszych kamieni obecnych na rynku. Wyobraźcie sobie, że tutaj te 0,5 centymetra materiału ściernego na kamieniach glassstone będzie dłużej działało z Waszymi wspaniałymi nożami niż kamienie o wysokości 2-3 cm. Na takim kamieniu naostrzycie kilkanaście razy więcej noży przez wiele, wiele lat niż ostrzylibyśmy na bloku 2 czy 3 centymetrowym. To jest właśnie fenomen tych kamieni. Marka Shepton jest z tego akurat bardzo, bardzo dumna, ponieważ stworzyła kamienie, które wartości ścierne, właściwości ścierne będą miały nie tylko tutaj na górnych warstwach kamienia, ale im mocniej kamień będzie szlifowany, im mocniej kamień będzie zużywany, tym zawsze natraficie na identyczny materiał. Czyli wszystkie ścierniwa, które tutaj zostały zastosowane, są nie tylko ścierniwami pokrywającymi właśnie jakąś niedużą wysokość na górze kamienia, ale one są wkomponowane, zaimplementowane w cały kamień. To jest naprawdę niesamowita kwestia. Są marki, nawet dobre, japońskie, które z tym aż tak dobrze sobie jeszcze nie potrafią radzić. Marka Shepton wyprzedziła konkurencję w tej materii naprawdę, naprawdę o wiele lat do przodu. Shepton z wielką dumą również mówi o tym, że ich kamienie są bardzo żywotne i faktycznie można wziąć taki kamień do ręki i poczuć tą jego moc, tą jego wyjątkowość. Potężne, mocne szkło, klejone wielowarstwowo, fantastyczne materiały ścierne, tak jak wspomniałem, sięgające gradacją aż do 30 tysięcy gritów. I tutaj w kamieniach Kuromaku, w tych kamieniach ceramicznych również mamy takie potężne gradacje, więc tutaj każdy dobierze coś dla siebie. Shepton zakłada, że niezależnie, czy macie kamienie te syntetyczne, glassstone, czy macie kamienie Kuromaku ceramiczne, z tej najwyższej jakości ceramiki, tych kamieni nie moczy się. Słuchajcie, to jest wyjątkowa kwestia. Oczywiście one muszą pracować na mokro, mogą również pracować z olejami, o czym za moment, ale przed pierwszym użyciem moczymy kamień syntetyczny, kamień ceramiczny nie dłużej niż 5 minut, a potem tylko i wyłącznie te kamienie musimy zwilżać. Jeśli chcielibyście do kamienia użyć oleju, to musicie pamiętać o tym, że wszystkie kolejne ostrzenia musicie również prowadzić i przeprowadzać z udziałem olejów. Wtedy już nie możecie sobie wymieniać woda bądź olej. Jeżeli do tego stosujemy olej, to już w tym momencie zostaje olej do końca istnienia kamienia. Tlenek glinu i węglik krzemu. Tyle tylko wiadomo o kamieniach Kuromaku. To jest jeden z elementów składowych tych kamieni, w sensie te dwa, o których Wam powiedziałem. Jeden z elementów składowych, ale Shepton nie przyznaje się, co jeszcze w tych kamieniach siedzi. Słuchajcie, kochani, te kamienie, nazywane kamieniami ceramicznymi, z ceramiką tak naprawdę niestety albo stety wiele już wspólnego nie mają. Te kamienie wykraczają poza koncepcję kamienia ceramicznego. Bardziej zbliżone są do kamieni naturalnych, jednocześnie mając coś w sobie z mikrododatków syntetyków, niż z klasycznymi ceramikami. Tutaj można by je połączyć. Są właśnie dedykowane dla noży o twardości do z reguły 62-63 Hz, ale to też tutaj w przypadku kamieni Kuromaku już się nie daje tego tak jakoś jednorodnie uściślić. Nie daje się tego podpiąć tylko pod jedną klasę kamieni. Na tych kamieniach Kuromaku swobodnie możecie ostrzyć też stale 65 czy 66 Hz i tym kamieniom wiele tutaj ten
ta twarda stal nie zaszkodzi, więc tutaj, tak jak widzicie, te kamienie są podobne do ceramiki, jednocześnie nie są ceramiką tak naprawdę, bo tak jak mówię, tutaj mamy naprawdę, naprawdę fantastyczne ścierniwa, które, tak jak wspomniałem, są na całej wysokości kamienia. Warstwa po warstwie, kiedy ten kamień będzie szlifowany, zawsze traficie na to ścierniwo o danej konkretnej gradacji. Więc mamy kamienie, które mogą działać z nami latami i mogą nam pozwolić fantastycznie ostrzyć i polerować noże przez wiele lat. Może zdarzyć się, że w trakcie użytkowania kamienia po roku, po półtora na przykład, będziecie mieli wrażenie, że nóż ślizga się po kamieniach. Nie jest to spowodowane problemem z kamieniem, a raczej z tym, że on według słów Japończyków zapchał się, zatkał się. To jest bardzo ważna sprawa, by o tym pamiętać. W przypadku tego typu sytuacji musicie po prostu kamienie sobie nieco zeszlifować, tak aby dotrzeć znowu do warstwy, która nie jest warstwą zabrudzoną, bo tak naprawdę brud powoduje, że te kamienie zaczynają nam sprawiać wrażenie lekko ślizg. Kiedy wyjmiecie nowy kamień szapton z pudełka, moczycie go góra 5 minut. To wystarczy zupełnie, żeby zacząć ostrzyć. Oczywiście w trakcie ostrzenia kamień musi być polewany, ale tak jak wspomniałem, później już nie musicie tych kamieni namaczać w kolejnych procesach, drugi, trzeci, siódmy, setny, tysięczny raz. Po prostu musicie zawsze pamiętać, żeby mieć jakąś miseczkę z wodą i wtedy nie ma najmniejszego problemu. Te kamienie będą wtedy działać inaczej, działać lepiej niż zwykły kamień ceramiczny, który, jak wiecie, musimy namaczać nawet czasami kilkanaście minut. Gradacje kamieni Kuromaku. To jest kłopot. Gradację macie wpisaną na opasce, która pieczętuje pudełko i to tyle. Tutaj na każdym kamieniu macie tylko numer kodowy i wpisany kolor kamienia i co to jest. Tu jest na przykład orange medium. Ok, ale ja nadal nie wiem, co to za gradacja i tak jak mówię, tutaj na etykietce mamy informację, że to jest gradacja 1000 gritów. I teraz tak, tutaj już nigdzie z boku informacja o gradacji nie występuje, więc kochani, albo podpisać sobie warto jakimś wodoodpornym flamastrem gradację na boku kamienia, albo po prostu gdzieś na pudełku. To jest bardzo ważne, tak jak mówię, jak się pozbędziecie takiej wkładki, zapomnijcie, jaka to gradacja, możecie jedynie odtworzyć sobie konkretną gradację, wchodząc na stronę producenta. Więc to jest jeden, jedyny minus tych kamieni, jaki się dopatrzyłem przy kamieniach Kuromaku. No po prostu, tak jak mówię, musimy zdać się na naszą inwencję na początku, żeby sobie właśnie te kamienie opisać. Kamienie Kuromaku pakowane są w takie plastikowe, fajne pudełka. Po wyjęciu kamienia Kuromaku z pudełka zobaczycie, że w środku jest taka mięciuteńka wyściółka. Słuchajcie, kochani, mokrych kamieni nigdy pod żadnym pozorem nie kładziemy na tego typu wyściółkach, więc wyściółka albo służy nam do zabezpieczenia kamienia w podróży, gdzieś jeżeli się przemieszczacie, albo wkładamy ją do pudełka, kiedy kamień jest całkowicie suchy. To jest bardzo, bardzo ważna sprawa. I teraz tak, takie pudełko ma oczywiście gumowe stopki, tutaj ma dziurki, żeby woda nam ściekała i takie pudełko oczywiście fantastycznie funkcjonuje jako podstawka pod kamienie Kuromaku. Dobra, kochani, teraz kamienie szklane, glass stone marki Shapton, takie już kultowe i legendarne. Słuchajcie, kochani, podstawowa kwestia. Wszystkie kamienie wyglądają identycznie. Oczywiście różnią się tutaj tą szorstkością materiału ściernego, ale wszystkie wyglądają identycznie, więc marka Shapton zrobiła nam wielką, wielką frajdę i przysługę. Upchnęli pod szkło informacje o gradacji i tutaj już nie ma nigdy problemu, że się ktoś pomyli. Tutaj mamy gradacje sięgające aż 30 tysięcy gritów. Z reguły dostępne na rynku bez problemu są kamienie o gradacji 16 tysięcy gritów. Ja myślę, że to już i tak wystarczy. No jeżeli ktoś faktycznie uprze się, no to te 30 tysięcy gritów to już pozwoli mu naostrzyć i wypolerować noże na jakimś kompletnie wariackim poziomie. Ale tak jak mówię, musicie pamiętać o tym, że przy identycznych kamieniach tutaj już problemu z rozróżnieniem ich nie ma. Kuromaku jest tylko kolorowe, ceramiczne. Natomiast tak jak mówię, tutaj mamy kolory białe, takie biało-kremowe. Można by powiedzieć, oczywiście lekko błękitnawe szkło klejone warstwowo po to, aby te kamienie były wzmacniane, na czymś się doskonale trzymały. Kamienie Glass Stone marki Shapton, jak już kilkukrotnie wspomniałem, to już jest legenda takiego perfekcyjnego ostrzenia. Niesamowicie twarde, niesamowicie odporne na ścieranie. Przy okazji, ja wiem, że to może śmiesznie brzmieć w przypadku kamieni, mówienia o nich, ale to są kamienie ekstremalnie szybkie. W sensie, bardzo krótkim czasie możecie noże naostrzyć i wypolerować. I tutaj dosłownie, nawet nóż, który będziecie ostrzyć od podstaw, na przykład na gradacji 500, potem chcielibyście przejść na 1000, 3, 5, 6 czy tam 8 tysięcy gritów,
taki kamień pozwoli, jeden, drugi, trzeci, czwarty, każdy z tej kolekcji, które sobie weźmiecie do ręki, pozwoli naostrzyć nóż wielokrotnie szybciej. Dosłownie czasami 6-7 pociągnięć noża z jednej strony po kamieniu już nadaje mu fantastycznej ostrości. To jest właśnie ta potężna, podstawowa różnica między szaptonem a konkurencją, bo to chociaż konkurencja często też doskonała i dobra, ona jednak wymaga od nas troszkę większego nakładu pracy, aby te noże doprowadzić do perfekcyjnej ostrości. Przy tych genialnych ścierniwach, które tutaj są zastosowane, my już nie musimy tak mocno dociskać noża do kamienia. I faktycznie tutaj delikatny ruch takiego dosłownie przyłożenia noża na kamień, delikatne dociągnięcie czy dociśnięcie palcami tego noża wystarczy, aby nóż łapał fantastyczną ostrość kamieni, nawet sięgających do tych ekstremalnie wysokich gradacji. Ten materiał jest tylko materiałem teoretycznym. Oczywiście zobaczycie kamienie Kuromaku i kamienie Glassstone marki Shapton w akcji. Będziemy Wam pokazywali różne triki, które wiążą się z ostrzeniem poszczególnych typów noży, ale tak jak wspomniałem, nie chcieliśmy, aby ten materiał był ekstremalnie długi. Teraz to, co powiem, dla wielu z Was będzie może dziwne i albo śmieszne, ale Japończycy mają prawdziwego hopla na punkcie procesu czy rytuału wręcz ostrzenia noży. Słuchajcie, kochani, jeżeli będziecie ostrzyć na kamieniach Glassstone na przykład, musicie pamiętać, że jakaś część stali noży zostanie na tych kamieniach. Robi się takie po prostu brązowo-brunatne czy ciemne, szare błotko, w zależności oczywiście od typu stali. Jeżeli kończycie ostrzyć na danym kamieniu, to jest na przykład kamień 500 i chciałbym przejść na kamień o gradacji 1000, co muszę zrobić? Muszę umyć podstawkę, muszę umyć sobie kamień, bardzo dokładnie, ten, z którego korzystałem, opłukać delikatnie wodą ten, z którego będę korzystał, ale najważniejsze jest jeszcze to, że muszę umyć sobie dłonie, paznokcie, tak żeby tej gruboziarnistej mazi, która się wytworzyła na kamieniu, nie przenosić na nowy kamień. Ja wiem, że tak jak mówię, dla niektórych traktujących ostrzenie jako coś normalnego, zwykłego będzie to dziwne, ale wierzcie mi, Japończykom tak się właśnie to wydało ważnym, piszą o tym, mówią o tym w swoich poradnikach, więc dlatego warto o tym wiedzieć. Oczywiście nie należy przesadzać, nie musicie się tutaj dezynfekować od stóp do głów, ale tak jak mówię, fajnie, żebyście o tym pamiętali, że ostrzenie na luksusowych, naprawdę profesjonalnych kamieniach to jest przyjemność, to jest rytuał, to jest wyróżnienie. Wyróżnienie dla tych z Was, którzy chcą mieć właśnie noże zawsze ostre. Jeśli będziecie mieszkać na pustyni, to może zdarzyć się, że kamienie Shapton będą Wam pękać. Tu chodzi o to, że ekstremalna, sucha przestrzeń, suche powietrze może tym kamieniom szkodzić. Szczęściem żyjemy w kraju, w jakim żyjemy. Mamy tutaj takie, a nie inne pory roku, taką, a nie inną temperaturę. Ale o czym musicie wiedzieć? Przy użytkowaniu kamieni Shapton nie możecie, zarówno Kuromaku, jak i kamieni oczywiście Glassstone'ów, nie możecie pod żadnym pozorem wkładać tych kamieni do zmywarki. Myjemy je zawsze ręcznie, bez dodatku płynu do naczyń. To też jest bardzo ważne. O ile w niektórych kamieniach ceramicznych innych producentów wręcz zaleca się czasami od czasu do czasu umycie tego z dodatkiem jakiegoś mydła w płynie bądź płynu do naczyń, tutaj tego robić nie możemy. I kolejna niesamowicie ważna kwestia. Jeżeli macie kamienie Kuromaku bądź kamienie Glassstone mokre, one mają schnąć w swoim tempie. Po umyciu kładziemy kamień na ściereczce i nie suszymy go niczym. Gdybyśmy go chcieli wysuszyć w piekarniku, czy wysuszyć przy jakiejś suszarce, czy przy jakimś wentylatorze, który nawiew robi tam ciepłego powietrza, to takie kamienie mogłyby nam popękać. Stąd tego nigdy, nigdy pod żadnym pozorem nie róbcie. Tak jak mówię, macie kamienie najwyższej klasy, najwyższej jakości i one po prostu wymagają od tego naszego jakiegoś takiego logicznego podejścia, żebyśmy ich sobie nie niszczyli. Jest jedna rzecz, o której warto również wiedzieć, mianowicie kamienie czy do Kuromaku, czy Glassstone marki Shapton nie tolerują wygładzania ich kamieniami typu Nagura Stone. To tutaj nie funkcjonuje. Przy kamieniach Shapton, zarówno Glassstone'ach, jak i Kuromaku, czyli tych takich lepszych ceramikach, musimy pamiętać o tym, aby nie używać do ścierania kamieni papierów ściernych. To producent nam odradza, mówi, żeby tego nie robić, ponieważ sobie możemy brud właśnie z kamieni wetrzeć w strukturę ścierniwa i wtedy nam te noże będą się po tych kamieniach ślizgać. Jeżeli swoim kamieniu zrobilibyście krzywdę i w kamieniach Shapton powstałyby wyżłobienia bądź nierówności, no to jedną z najlepszych opcji byłoby sięgnąć po
specjalne przyrządy do wyrównywania kamieni. Tak jak wspomniałem, są to przyrządy dedykowane kamieniom. Nie możemy zastąpić tego jakimś papierem ściernym. Nawet kratki do zacierania betonu, które pokazywałem Wam kiedyś jako najtańszy sposób dbania o kamienie ceramiczne, też tutaj się nie sprawdzi. Lepiej nauczyć się dobrze wykorzystywać przestrzeń całego kamienia Shapton, żebyście właśnie nie musieli potem kupować ogromnie drogich takich specjalnych przyrządów, bo te przyrządy czasami potrafią kosztować nawet koło 1000 czy 1100 zł. To są gigantyczne pieniądze na to, żeby sobie kamień wyrównać, więc nauczcie się tak używać kamieni Shapton, żeby tutaj sobie w nich gdzieś w środku właśnie takiej łódeczki nigdy nie robić. Teraz akcesoria do japońskich kamieni Shapton. Słuchajcie, patrzcie co ja tutaj mam. Zacznę może od takiego kloca, prawie 2-kilowa podstawka do ostrzenia. Niesamowita kwestia. Szkło hartowane w środku, potężna guma. Stawiacie i nie ruszy tego naprawdę nic. Ładujecie sobie kamień na górę oczywiście. Tak jak mówiłem, nie musimy go moczyć. Lekko zwilżamy wodą i delikatnie sobie jedziemy, tak żeby wyrównać sobie oczywiście klingę tnącą, tak żeby ją naostrzyć. Teraz mam prawie ponad 2 kg w dłoni. Ktoś zapyta, dlaczego to takie ciężkie? No dlatego, że Japończycy mają prawdziwego hopla na punkcie perfekcji i założyli, że nawet taka świetna podstawka może się nam gdzieś w trakcie ostrzenia czy polerowania ostrza przesunąć albo drgać. I właśnie stworzyli coś takiego potężnego, stojącego jak wmurowane właśnie na blacie, czy jeszcze na jakiejś mokrej, wilgotnej ściereczce, żebyśmy idealny kąt ostrzenia mieli zawsze wtedy, kiedy będziemy przychodzili do takiej podstawki z kamieniami i z dobrymi nożami. Więc słuchajcie, to jest nieprawdopodobna sprawa. To nie jest ciężkie dlatego, że ma być ciężkie, tylko to jest ciężkie po to, żeby zachować perfekcyjny proces ostrzenia. No, może nas to dziwić, Europejczyków, ale tak jak mówię, Japończycy pod tym względem są kompletnie zwariowani i to im się oczywiście chwali. Drugie akcesorium, notabene genialne w moim przekonaniu. Lżejsze, poręczniejsze, to jest oczywiście też podstawka pod kamienie. Kładziemy kamień, on tutaj się świetnie trzyma, one są tak skonstruowane te podstawki, żeby te kamienie nam nie wysuwały się na boki. Kładziemy i możemy sobie ostrzyć, ale ten przyrząd, to akcesorium ma jeszcze jedną fantastyczną zaletę. Słuchajcie, po takim obróceniu mamy fantastyczną podpórkę, taki schowek na kamienie. Możemy sobie tutaj stawić aż 3 kamienie i mamy taki zestaw, który nie dość, że nam nie zajmuje miejsca, to mamy go zawsze pod ręką. Świetny pomysł, świetny patent, mnie się to ogromnie podoba. Wszystko oparte jest na tym ich wielowarstwowo klejonym szkle, więc to jest wszystko masywne, ciężkie. Oczywiście ta podstawka nie może równać się z tą prawie 2-kilogramową, ale też naprawdę świetnie się na niej ostrzy. Oczywiście wszystko jest oparte na gumie, na takich materiałach, które po dotknięciu blatu wilgotnego, czy ściereczki, czy ręcznika papierowego po prostu się przesuwać nie będą. Jest jeszcze coś, o czym chciałbym powiedzieć. Jest to mianowicie taka duża, potężna taca, można by powiedzieć. To jest taki sprzęt, który pozwoli Wam wlać sobie do tego wody i jeśli nawet nie macie specjalnego uchwytu, aby mocować podstawki pod kamienie na zlewozmywakach, po prostu nawet tutaj właśnie w takich warunkach kuchennych na stole, na blacie wlewamy sobie troszkę wody, kładziemy jedną bądź drugą podstawkę, właśnie na przykład tak, prawda? Kładziemy kamień, no i teraz słuchajcie, coś niesamowitego, nic nam się nie rozlewa, ta brudna maś, która powstaje po ostrzeniu noży, spływa do tego pojemnika. Fantastyczna kwestia. To też jest oparte na bardzo potężnym szkle, na potężnej gumie, więc ja mówię, tutaj jest to już takie akcesorium dla bardzo, bardzo wymagających. Ja powiem Wam szczerze, że jak tylko po raz pierwszy zobaczyłem, że Shapton coś takiego zrobił, to ucieszyłem się jak dziecko, bo zawsze jestem upaprany, utytłany. Blat jest zalany wodą, kiedy tylko ostrzę swoje noże, więc cieszę się, że coś takiego mam, bo będę z tego faktycznie często, często korzystał. Dziękuję za poświęcony czas. Liczę, że przybliżyłem Wam istotę genialnych kamieni japońskiej marki Shapton. Genialnych, bo potrafiących z noży zrobić prawdziwe japońskie katany. Życzę Wam wspaniałości i do zobaczenia w kolejnym filmie.